kochani, witam was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Ja jestem Satanus i zapraszam was do obejrzenia kolejnego odcinka z serii Pograjmy w Wiedźmin 2 Zabójcy Królów. Edycja rozszerzona. Moi drodzy, w poprzednim odcinku udało nam się wykonać ten rytuał nekromancji, dzięki czemu dowiedzieliśmy się m.in. kto wspomaga królobójców i, moi drodzy, gdzie jest ich kryjówka. Także bez zbędnego przedłużania lecimy. Moi drodzy, lecimy do ich kryjówki. Zobaczymy, co się tam kryje, kto się tam kryje i kogo przyjdzie nam zabić, tak? Bo to z pewnością inaczej się nie potoczy. Także, moi drodzy, jeżeli tylko ten odcinek wam się spodoba, zostawcie łapkę w górę. Piszcie w komentarzach, co sądzicie. A jeżeli ktoś jeszcze nie subskrybuje kanału, to zachęcam do subskrypcji. A teraz, moi drodzy, zapraszam do świata Wiedźmina. No, kochani, tak więc słowo się rzekło, słowo się rzekło. Mamy wchodzić, to wchodzimy. Znów medalion. Zobaczymy, co czeka nas w środku. Dobry. Gargulec. O, ty dziady. Ale jaja. No tego to ja się nie spodziewałem. Podejrzewam, że to nie jedyny gargulec. Dobra, tutaj te pułapki wszystkie widzimy. Magia lub niebezpieczeństwo. Lub jedno i drugie. O, ty dziadę. Ups. Padnie to tak? Ale tu jest coś większego. Golem? Jakiś? Chyba tak to wygląda. No to chodź, słoniaczku. No to nie jest taki prosty przeciwnik. Chodź się w chorobę. Dawaj, dawaj, dziadu. O. Udało się. Dobra, trofeum z żywiołaka. Dziemy. Mogę wam opieprzyć żadnych skrzyń? Mogę. Zanim z nim porozmawiam, to wolę sprawdzić sobie skrzynię, bo później może już nie być okazji. Dobra. Serit. Sheila wiedziała. Chce zniszczyć dowody. Jakie dowody? Nie chcieliśmy cię zostawić. O czym ty mówisz? Prawie się udało. Pomyśl tylko. Dziki Gon. Mogliśmy uwolnić świat od widma wojny. A o czym on gada? Jakieś wspomnienia będą, czy co? Września 1269, wąwóz Hydry. Po pokoju cintryjskim podrżnięto tu gardła 53 oficerom z brygady Vlihet. Ciała elfów rzucono w przepaść. Nie wiem, czego szukali tu jeźdźcy Gonu. 23 listopada 1269, Cintra. Wieś Zimna Woda i kolejna ofiara Gonu. 11-letni chłopiec. Rodzice nawet nie pytali, czy ma szansę. Mam dość. 24 lutego 1270. Przełęcz w górach Armusz.
Mantikora cesarska, jeden z najniebezpieczniejszych potworów. Kiedyś odczuwałbym ekscytację, teraz jest tylko przeszkodą na drodze. Jej mięso i gorąca krew pozwoli mi przeżyć w tym lodowym piekle. 30 maja 1270, Jaruga. Gon kieruje się niezmiennie na południe. Odkąd za nim podążam, porwali 23 osoby. Wszystkie między 10 a 20 rokiem życia. Wszystkie poza Yennefer. No to ciekawie. Proszę, zapiski Serita, negocjator, jakiś miecz, schemat pożoga i buty. Zobaczmy sobie te zapiski. Notatki królobójcy Serita. Wydaje się inny, ale w rzeczywistości jest taki podobny. Przeszliśmy tę samą drogę. Mamy za sobą próby, szkolenie i tyle zabitych potworów, że przestaliśmy już liczyć. Również zabitych ludzi. Różnice tkwią w szczegółach. Gdy obserwuję, jak porusza się w walce, wydymam wargi i chce mi się śmiać. Ale widzę, że jest tak samo skuteczny, jeśli nie skuteczniejszy. Jest jednak ta jedna najważniejsza różnica, której nie potrafię dobrze opisać. On ma cel, jest zaangażowany. Nie błąka się po świecie, jak niesiony wiatrem. Wydaje mi się, że odczuwa emocje na poziomie nieosiągalnym dla mnie. Nie są to jednak uczucia typowo ludzkie. Patologia? Sądzę, że balansując na granicy aleksytymi i uczciwości i uczuciowości, dużo energii wkłada w utrzymanie zdrowia psychicznego. Mam nadzieję, że dane mi będzie poznać go lepiej i uczyć się od niego. Tak zwyczajnie... życia. Czyżby on wspominał właśnie właśnie o nas? O Geralcie? Cholera wie. Miecz srebrny, negocjator, proszę bardzo. On może jest słabszy, ale ma atrybuty jakby lepsze. Tak mi się wydaje. I on ma tutaj grawer innego cechu. No dobra, na razie będziemy mieli go tutaj. I musimy wrócić i porozmawiać z Detmoldem. A miecz... Znaczy nie, wiecie co, jednak tamten jest mocniejszy. Miecz, więc my sobie go... Ten krwawy miecz sobie zostawimy, a ten miecz po sericie wrzucimy po prostu do schowka, bo powiem szczerze, szkoda by mi go było sprzedać. Bo to jednak jest rzadki miecz, a tak sprzedać od tak to... Ciekawe, czy po drodze coś spotkamy. Coś lub kogoś. A nie, tu krzaki. Dobra, płatki białego mięku. Weźmy już. Jak już są, to weźmy. Ale z zabieraniem tych wszystkich przedmiotów to jednak trzeba uważać, nie? Bardzo łatwo jest się przeciążyć. Pamiętam, że w Wiedźminie chyba Trójce tam było coś, że jakieś juki konia, coś tego jeszcze się brało, dzięki czemu można było więcej nosić. Albo się mylę.
dawno grałem, mogę nie pamiętać. Dobra, tutaj. Co biorą? Dziwnie się w życiu układa. Chodzi. Kilka lat temu biłem czarnych. A teraz z nimi obozuję. Ty reszta. To tutaj, to tutaj. I solidny kardellas, dobra. Pięknie, miecze nam przy garbie niepotrzebne. Swoją drogą to jest ciekawe, nie? Że ciekawe, gdzie on by je schował. A, dobra, Deathmolt jest już u siebie. O. Czego chcesz jeść, nie? A, w kwestii będę ten... uważał na ogień. Bywaj. Myślałem, że będzie można mu powiedzieć, że tą jego czapkę zostawiliśmy tam w krypcie, ale skoro nie, to nie. Zgraja chłopków roztropów. Przyjdzie i na ciebie, Kryska. I jak, złapałeś go? Sheila dopadła go pierwsza. Serit nie żyje. Suka! Teraz jest już pewnie po drugiej stronie mgły. Ruszajmy, Wiedźminie. Trzeba zdjąć tę klątwę. Wyciągnąłem od króla medalion, którego szukałeś. Trzymaj. No dobra, porozmawiaj z Deathmoldem o klątwie. Jestem gotów zdjąć klątwę. Mam wszystkie artefakty. W takim razie istnieje szansa, że wkrótce ruszymy na Edirn, a ty odzyskasz pamięć. Będę potrzebował twojej pomocy, czarodzieju. Muszę jakoś znaleźć właściwe duchy. Same cię odnajdą. Aura artefaktów je przyciągnie. Pozwól im myśleć, mówić i działać. Wtedy będziesz wiedział, co robić. Ale Geralt, tam jest coś jeszcze. Skanowałem pole bitwy i natknąłem się na ducha domokrążcy. Jest inny niż pozostałe. Zmienił się. Draug. Spodziewałem się. Powodzenia, Wiedźminie. No dobra. Musimy wziąć udział w bitwie duchów. Damy radę, nie? Musimy. Swoją drogą, co tu za świeczki, jakieś gusła? Gwoździe pewnie z tego. Tego koła, do którego była przybita ta czarodziejka, którą spalili. No nic. Zobaczymy. Zobaczymy zaraz, co tu się wydarzy ciekawego. Albo mniej ciekawego. I we mgle. O ja pierdzielę. Ale lipa. Do zadania pobocznego już nie zrobimy. Ciepło. Ładna ta jesień. Owoce pewnie obrodziły. Nie nam przyjdzie je zrywać. Wam przyjdzie zrywać wraże łby. I to zaraz. Wyrżnąć te kedweńskie kundle. Spokojnie. Jeszcze nie pora. Czasami zapominam, o co się bije. Potężni królowie muszą toczyć wojnę. To niechby się Demawen z Henseldem na ubitej ziemi spotkali i załatwili, co trzeba. Mój szwagier pochodzi z Kendra. Porządny chłop. A ja byłem tam kiedyś na targu. Towar sprzedali mi dobry i taniej niż u nas. Zamknąć się do kurwy ręce! Każdy kedwencik to bytne. Wiecie, co zrobią z naszymi kobietami, jak przegramy bitwę? Zapomnieliście, że przyszli tu rabować, palić i kraść naszą ziemię? Mamy ją oddać? Skurwysyjskie nasienie! Ranik! Nie? Czekać na sygnał! Nie ma co zwlekać! Milczeć! Łucznicy! Podpalać strzały! Cel pierwszy wał!
Stworzysz standard! No proszę. Atakiraj! Mam dziada. Oj, kolejny. Oni tak wszyscy będą Geralta opętywać? Chorągiew w rękach wroga! Wystrzelają nas jak kaczki! Trzeba zawiadomić dowódcę! Wpadliśmy w zasadzkę! Bez posiłków nie damy rady! Ja mam go zawiadomić! Nie! Księżniczka Desyfilis! Ruszaj, Durny, na co czekasz? Nie dam rady tam dotrzeć! To moja pierwsza bitwa! Pierwszy raz zabiłem człowieka! Mam krew na rękach! Co, mamy się gdzieś przedostać, czy co? Aha. Rozumiem. Dobra, dobra, damy radę. No i udało się dotrzeć. Przysyła mnie dowódca mojej chorągwi, panie. Wpadliśmy w zasadzkę. Nie utrzymamy się. Podobno twoi zwiadowcy obserwowali pole bitwy, kapitanie. Tak jest. Musieli wykopać rowy w nocy. Za dnia pole było czyste. Pani Glevisig prowadziła obserwacje po zachodzie słońca za pomocą magii. Każdemu zwiadowcy wymierzyć 10 batów, co trzeciego powiesić. Panie, proszę o wsparcie. Nie będzie wsparcia. Musicie wytrwać. A ty, Glevisig, z tobą rozliczę się po bitwie. Król dowie się o twojej niekompetencji. Bitwy wygrywają lub przegrywają dowódcy, nie czarodziejki. I pamiętaj, ja też złożę raport. Skończyłem z tobą rozmawiać, guślarku. Czas wygrać bitwę! Panowie, do chorągwi! O, ci dopiero kozaczysko. Idziemy w bój! Może i skończyłeś ze mną, ale to nie znaczy, że ja skończyłam z tobą. Coś kombinuje ewidentnie, tylko nie wiadomo co. Jak możemy ci pomóc, Sabrina? Moja pozycja na dworze jest zagrożona. Ponadto, jeżeli Vandergrift wygra bitwę, nic nie powstrzyma Henselta przed zagarnięciem Górnego Egzu. Równowaga sił na północy zostanie zachwiana. Co zamierzasz? Sprowadzę ogień Melgara na pole bitwy. Zabiję Vandergrifta i osłabię obie strony. Użycie broni niekonwencjonalnej może zostać surowo ukarane. Zdaję sobie z tego sprawę. Hegemonia Henselta jest sprzeczna z planami Loży. Dobrze, pomożemy ci. Ale pamiętaj, w przypadku niepowodzenia będziesz stana tylko na siebie. Jestem gotowa. Takie buty.
I co? Tylko na tyle was stać? Zdychacie szybko jak karaluchy pod butem. Znajdzie się na tym polu Ketweńczyk, który rozrusza Seldkirka z bulety. No proszę, to teraz będziemy jako duch Seldkirka. Tej czarodziejki, nie? Jakby to wyglądało. No to jedziemy. Akcja. Oj, nie trafiłem. Oj, on też. Oszczędź. Oj, co teraz? Zawiodłeś mnie! Kim jesteś? Stawaj! No dobra. Ja pierdzielę, jaki on wielki. Zaraza. Jestem drałca. Jak ja mam go w ogóle zaatakować? Łucznicy! Ja pierdzielę, no to jest jakaś masakra tu. Jest na niego jakiś sposób? Łucznicy! To trzeba złapać go wirdem. Trybusze! Nic nie muszę. Łucznicy! Co ty kombinujesz, łucznicy, trebusze? O, dostał. Mało, bo mało, ale dostał. Łucznicy! Holy shit. Nawet nie mam regeneracji, ja tu zginę. No, nie mam możliwości nawet eliksiru. Co za dziad?
biegnij, biegnij, może... Dobra, mam cię. O, dobra, udało się go trochę dziabnąć, ale to... To za mało. Łucznicy! O ty dziadu. Tak się nie robi, tak się konkurencji nie wykańcza. Dobra, złapany. Coś się uda? Udało się. Ja pierdzielę, na oparach. Może stać w domu, Fatrygry. Szkoda umierać po takim zwycięstwie. Bogowie, nie sposób walczyć przeciwko takim czarom. To czarodziejski brat, ogień nieczysty, biada nam. Dlaczego to robił? Jak głosi przepowiednia, gdy nastanie czas, kiedy czarodziejki zwrócą się przeciw ludziom i płonące góry spadną z nieba i dokona się dzieło zniszczenia. Mamy tu czekać na śmierć? Wyprowadzę was. Jako pasterz stado wyprowadza w bezpieczne miejsce z mrocznej czeluści. O, to teraz ten kapłan. Tam no. Dobra, tędy. Przerwać ostrzał! Nasi ludzie giną! Masakra! Ratuj nas, panie! To twoja robota, Sabrino? Każ trąbić do ataku, najjaśniejszy panie! Wojska Edirn są w rozsypce! Nie tylko Edirn. Popatrz na tę przerażoną zgraję, która jeszcze dziś rano była kwiatem mojego rycerstwa. Jeżeli dostaną wsparcie, poradzą sobie. Kto ci pozwolił używać czarów? Panie, uderz teraz, górne Edirn będzie twoje. Splamiłaś mój honor, wiedźmo. Sprowadziłaś śmierć na dziesiątki rycerzy. Bitwa była przegrana. Ośmieszyłaś mnie przed Demavendem. Jego żołnierze walczyli do końca. Honorowo. Skazuję cię na śmierć, Sabrino Glevisik. Zostaniesz spalona na stosie. Wrócę tu jeszcze i upomnę się o swoje. No, czyli już wiemy, jak i dlaczego została spalona na stosie. No w sumie widać, że ewidentnie zawiniła, nie? 25 lipca 1270. Lasy Angrenu. Żaden mocarz tego świata, żaden Waligura ani osiłek nie zdoła sparować ciosu zadanego ogonem o szluzga. Leto też nie zdołał, ale jakimś cudem przeżył. Pomogłem mu. W końcu wiedźmini na szlaku powinni sobie pomagać. Miał dwóch towarzyszy, wiedźmińskich braci ze szkoły Żmij. Gon wciąż pędził na południe, ale to z Gulety wiedział, dokąd zmierza. Wiedział, gdzie kończy się upiorna gonitwa. To tyle by było ze wspomnień z Leto. Wreszcie się obudziłeś. Gdzie jesteśmy? W najbezpieczniejszym miejscu w obozie, przyjacielu. Czyli w burdelu. Burdel. Aha. Przyszedłeś tu na dziwki? Żartujesz? Druh ledwo żywy, a ja mam się zabawiać? Przypominam ci, jesteśmy w burdelu. Ale służbowo, to się nie liczy. Jak tu trafiłem? Znalazłem cię leżącego bez zmysłów na polu. Mgła. Zniknęła. 3 dni temu. 3 dni? Jesteś pewien? Mhm. Roż wyprawił się w głąb Kedwen z jakąś tajemniczą misją i zdążył wrócić. Mhm.
Cedric miał rację. Moc upiornej bitwy przywraca pamięć. Otworzył ci się kolejny rozdział poematu Geralt z Rivi? Przypomniałem sobie, kto pomógł mi dopędzić Dziki Gon. Kto? Leto, morderca Foltesta. Uratowałem mu życie, a on wiedział, gdzie znajdę Dziki Gon. Nie wiem tylko, czy uratowaliśmy. Yennefer, co tu się działo, kiedy byłem nieprzytomny? O, całkiem sporo. Ty przegnałeś mgłę duchów, Henselt dowiedział się o spisku, a Detmold oszalał. Co to znaczy, że Detmold oszalał? Henselt wymyślał go za to, że nie powiedział mu o spisku. Potem jeszcze dorzucił, że nie wykrył prowodyrów. No to mógł dostać szału. Detmold to ambitny chłopak. Ten twój ambitny chłopak aresztował każdego podejrzanego. Przesłuchuje, torturuje i wiesza od 3 dni. Robi to, co umie najlepiej. No Henselt czekał za atakiem. Dlaczego? Szlachta i oficerowie chcieli uzyskać jakieś przywileje i gwarancje, że nie będzie układów z Nilfgaardem, że dostaną ziemię w Dolinie Pontaru. I Henselt się zgodził? A gdzie tam? Wściekł się, zwyzywał ich od tchórzy, ale ze szlachtą musi się liczyć. Tak przez 3 dni. W końcu przekonał część wojska, coś im tam naobiecywał i ruszył na Vergen. Bitwa pewnie już się zaczęła. Wiadomo już, kto stoi za spiskiem, kto nim dowodzi? Aresztowano Breinfelta, Kirima z Kaingorn i Gunnara Bleckenhoffa z całym orszakiem. I wciąż nic. A ja wiem, gdzie znaleźć szefa spisku. Skąd? Zawsze twierdziłem, że burdel to najlepsze miejsce pod słońcem. Tutaj można nie tylko... Jaskier do rzeczy. Ojej, podsłuchałem rozmowę świszczącej Zośki. Swoją drogą, niech cię nie zmyli jej przezwisko. To piękna i... Do rzeczy. No nie wiem, z kim rozmawiała. Nie widziałem jego twarzy, ale wyraźnie słyszałem jego słowa. Szef przekaże polecenia. Dziś w chacie na klifie. O! Jaskier. A, jeszcze jedno. Te twoje pamflety. Jeśli Detmold się dowie... Wynosimy się stąd. Natychmiast. Ty musisz się wynosić. I to szybko. Nie zostawię cię, Geralt. Przygoda czeka. Królestwa upadają. Będzie o czym pisać ballady. Sia krew, Jaskier. Zabawa skończona, nie widzisz? Jak Detmold się do ciebie dobierze, zaszyj się gdzieś z dala od Doliny Pontaru. No dobra, zrobię to tylko dla ciebie. Pojadę do Oxenfurtu, pozdrowię wspólnych znajomych. Ale gdy ta afera się skończy, znajdę cię. Tego się obawiam. Nie marudź, wciąż mamy pewne nierozwiązane sprawy. Co dalej, Geralt? Znajdziesz Sile i królobójcę. Odzyskam pamięć, ale najpierw dowiem się, kto stoi za spiskiem. Mam pewne podejrzenia. Myślisz, że to Sila? Jaskier, ukryj się. I do zobaczenia, stary druhu. No i dobra, czyli mamy teraz udać się na spotkanie spiskowców w chacie na klifie. Moi drodzy, ale to już uczynimy w następnym odcinku. Tak więc ja wam bardzo dziękuję za to, że jesteście ze mną, że gramy wspólnie i zapraszam właśnie na ten kolejny odcinek. Jeżeli tylko ten wam się podobał, zostawcie łapkę w górę, piszcie w komentarzach, co sądzicie, a jeżeli ktoś jeszcze nie subskrybuje kanału, to zachęcam do subskrypcji. Moi drodzy, zapraszam was na wszystkie strony, do których linki są w opisie filmu, między innymi strona na Facebooku Satanus Gaming, Instagram, jak i również... strona Patronite, gdzie możecie zostać moim patronem. A to właśnie dzięki wam, dzięki waszemu wsparciu powstają moje serie z gier, jak i również pojawiają się strumyki. A teraz, moi drodzy, żegnam się z wami, tak więc trzymajcie się ciepło i na razie, hej!